debatę dotyczącą demokracji partycypacyjnej. W dzisiejszej debacie bierze udział pan prezydent Robert Biedroń. Szefowa Centrum Inicjatyw Obywatelskich Marta Matuszewska. Pan doktor Przemysław Sadura. Debatę moderuje pan Michał Syska. Zapraszam, przekazuję panu głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję przede wszystkim pani dyrektor oraz wszystkim pracowniczkom i pracownikom biblioteki za to, że możemy dzisiaj się tutaj spotkać. Dziękuję także państwu za tak liczne przybycie na naszą dyskusję. Dziękuję także naszym panelistce i panelistom, których pani dyrektor już przedstawiła. Ja tylko krótko powiem, skąd w ogóle pomysł na taką debatę o demokracji partycypacyjnej i dlaczego ona się odbywa w Słupsku, ponieważ instytucje, które organizują tę debatę, akurat nie są ze Słupska. Debata odbywa się w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Fundację imienia Friedricha Eberta, która jest niemiecką fundacją polityczną, która ma swoje przedstawicielstwa w wielu krajach świata, także w Polsce, i wspiera dialog polsko-niemiecki oraz edukację polityczną oraz edukację demokratyczną oraz Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lasala, który ma swoją siedzibę we Wrocławiu, którego ja jestem reprezentantem. I w ramach tego wspólnego projektu powstała książka Demokracja, reaktywacja, debaty o kryzysie demokracji i przyszłości, która jest rezultatem serii wspólnych seminariów, które odbywały się przez 2 lata w Warszawie, gdzie dyskutowaliśmy o różnych aspektach kryzysu współczesnej demokracji. Jeden z rozdziałów tej książki, którą państwo zresztą możecie wziąć sobie za darmo, ona jest tam z tyłu sali. Jeden z rozdziałów tej książki poświęcony jest demokracji partycypacyjnej, demokracji lokalnej. Dwójka autorów, pani Agata Urbanik oraz pan Wojciech Kębłowski, dyskutowali na temat tego, jak to z tą partycypacją obywatelską w Polsce jest. I po wydaniu tej książki narodziła się idea, aby wyjść z tą dyskusją o demokracji poza Warszawę, poza te największe ośrodki miejskie i rozpoczęliśmy w zeszłym miesiącu takie tournée po Polsce. W Szczecinie dyskutowaliśmy o partiach politycznych i demokracji, a dzisiaj w Słupsku chcielibyśmy podyskutować o partycypacji obywatelskiej, ponieważ Słupsk od kilkunastu miesięcy jawi się jako to miejsce, gdzie dużo się mówi o demokracji partycypacyjnej. My chcieliśmy się wspólnie z państwem zastanowić, jak to się robi w Słupsku. Stąd oprócz gości ze Słupska, wspomnianej pani Marty Makuch i pana prezydenta Biedronia, zaprosiliśmy doktora Przemysława Sadurę, który tutaj w Słupsku badał, jak wygląda demokracja partycypacyjna, więc mam nadzieję, że podzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami. Nasze dzisiejsze spotkanie traktujemy jako formę rozmowy, także po kilku takich wprowadzających zagajeniach z mojej strony, pytaniach do naszych panelistki, panelistów, także liczymy na państwa głos w dyskusji. I chciałbym zacząć od takiego wątku bardziej ogólnego. Nie chciałbym od razu rozpoczynać od Słupska, tylko w ogóle wyjść od tego pojęcia partycypacji obywatelskiej, ponieważ jest to coś, co w tej chwili przejawia się w dyskusjach o zarządzaniu polskimi miastami praktycznie cały czas. Mówią o tym i przedstawiciele organizacji pozarządowych, i badacze, ale także od jakiegoś czasu włodarze miast. Większość polskich miast właściwie, czy ich duża część wprowadza takie rozwiązania jak budżety obywatelskie, zwane także budżetami obywatelskimi. I stąd moje pierwsze pytanie do naszych gości o to, czy w ogóle ta partycypacja to jest faktycznie partycypacja, czy nie jest to po prostu taki zabieg PR-owy, że po prostu jest już w dobrym tonie pokazać, że w naszym mieście funkcjonuje budżet obywatelski, że funkcjonują konsultacje społeczne, ale jest to bardziej taki zabieg PR-owy niż rzeczywiste współuczestnictwo. I może od tego pytania bym zaczął, zwracając się najpierw do doktora Przemysława Sadury.
Ja bym zaczął w ogóle od pytania, czy demokracja partycypacyjna koniecznie musi dotyczyć tylko i wyłącznie społeczności lokalnej, bo my robimy taki skrót myślowy i dosyć łatwo utożsamiamy demokrację partycypacyjną z działaniem na poziomie lokalnym. Znaczy to ma oczywiście swoje uzasadnienie, te korzenie demokracji bezpośredniej znajdujemy w starożytnej Grecji, w polis, które no, były niewielkimi społecznościami, mniejszymi niż duże aglomeracje dzisiaj. No, ale jeżeli chcemy z demokracji partycypacyjnej uczynić odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej, z którą z całą pewnością mamy do czynienia w świecie zachodnim, z tym takim poczuciem, że politycy wybierani w powszechnych wyborach de facto nie mają wpływu w świecie globalizacji rynków finansowych, które nie mają granic, a to trzeba by się zastanowić, czy mamy możliwość wprowadzenia demokracji partycypacyjnej na poziomie centralnym. No i w pewnym sensie mamy, aczkolwiek pod tym względem mamy bardzo słabe doświadczenia w Polsce. Mieliśmy kilka ogromnych reform, które można było wykorzystać do tego, żeby włączyć obywateli w proces dyskusji i decydowania rzeczywiście o tych procesach. Reforma emerytalna chociażby, tak? Inne duże strukturalne reformy. Nie wykorzystano tej szansy. Teraz kilka dni temu poznaliśmy podstawy, założenia dotyczące reformy systemu edukacji. Rzekomo po przeprowadzeniu bardzo szerokich konsultacji społecznych, a czy osoby związane z tematyką edukacyjną i partycypacyjną mają duże wątpliwości co do przejrzystości tego procesu. Bardzo trudno było poznać założenia, plany związane z prowadzeniem tych konsultacji społecznych, włączyć się nawet organizacjom, które od dawna zajmują się kwestiami edukacyjnymi, powinny być traktowane jako partnerzy ministerstwa. Tak? Czyli mamy do czynienia z takim ignorowaniem demokracji partycypacyjnej albo wprowadzeniem procesów fasadowych, które mają być partycypacyjne, a co najwyżej są pseudopartycypacyjne, na poziomie centralnym. A rośnie oczekiwanie, że ta partycypacja będzie rzeczywista i prawdziwa w miastach. No, rzeczywiście w ostatnich latach mamy do czynienia bez wątpienia z modą na partycypację obywatelską. To jest kwestia, ja myślę, 5-6 lat, ale rzeczywiście oprócz takich procesów, które były od dawna wpisane w porządek prawny, jak konsultacje społeczne, które są procesami no, o niewiążącym charakterze, to jest sposób zasięgania opinii mieszkańców w różnych kwestiach. Część z nich to są konsultacje obligatoryjne, które trzeba przeprowadzić, inne pozostają w gestii czy instytucji władz miasta, czy jeżeli są regulaminy konsultacji, które dopuszczają taką możliwość, to może to być wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji. No ale to są te procesy, które są mało spektakularne. Najbardziej spektakularne są te konsultacje, gdzie rzeczywiście oddajemy mieszkańcom prawo do decydowania, czyli podejmowania wiążących decyzji. I budżety obywatelskie dają taką szansę, aczkolwiek dosyć często to też są procesy, które są fasadowe. Trzeba by się zastanowić, jaki procent budżetu miasta jest w rzeczywistości oddawany w ręce mieszkańców. Czy ich decyzje rzeczywiście są ostateczne, nie podlegają jeszcze jakiejś kontroli, weryfikacji, komisji. Tych miast, które zorganizowały budżety obywatelskie, jest już teraz grubo powyżej 100. Dobrych praktyk jest znacznie, znacznie mniej. Natomiast no, cały czas można powiedzieć, to jest proces, który się nasila, który się rozwija. Myślę, że jakby kierunek jest dobry, warto tylko wzmacniać udział mieszkańców, przejrzystość tych procesów, a przede wszystkim oddawać mieszkańcom
ważkie kwestie decyzyjne. Znaczy nie organizować tylko i wyłącznie współdecydowania o tym, jak mają być rozmieszczone, bo ja wiem, klomby czy ławki w parkach, ale rzeczywiście włączać mieszkańców w decydowanie o tym, jak będzie funkcjonowała infrastruktura drogowa w mieście, tak? Czy centrum będzie wyłączone z ruchu samochodowego, czy nie. To są kwestie, które rzeczywiście są ważne z punktu widzenia miasta, mieszkańców. Podnoszą też tę kulturę takich dyskusji i udział w takiej dyskusji, jeżeli rzeczywiście głos mieszkańców jest nie tylko usłyszany, ale wzięty pod uwagę, daje im poczucie wpływu i zachęca ich do udziału w tego typu procesach. To teraz chciałem zapytać panią Martę Maków jako reprezentantkę tej strony obywatelskiej, bo mówimy o partycypacji obywatelskiej. Wiemy już, że dla władz lokalnych różnych szczebli jest to już pewna forma wizytówki, tak? Że dobrze rządzimy, bo jest u nas partycypacja obywatelska, ale chciałem się zapytać o ten komponent obywatelski. Znaczy, czy w Polsce, w polskich miastach obywatele są zainteresowani partycypowaniem? Tak i nie. Znaczy, wydaje mi się, że też trochę wpadamy w taki mit, że wszyscy muszą być zaangażowani. Tak nie będzie na pewno, jak uda nam się zaangażować 1/4 mieszkańców w jakieś, nie, no to też wszyscy się przeliczą. To jest po prostu, sami widzicie Państwo, jak to przeliczymy od 100 tysięcy, chociaż cud nie ma już nawet 100 tysięcy, no niech 20 tysięcy mieszkańców coś się w Słupsku zaangażuje. Nie jestem w stanie, może festiwal Disco Polo jest w stanie po prostu zaangażować ludzi, przyciągnąć. Ale dlatego chyba trzeba sobie z jednej strony odczarować to, że nie wszyscy muszą się angażować. Z drugiej strony trzeba sobie też powiedzieć tak prosto w oczy, na czym to słowo moda na partycypację i na to, żeby obywateli włączać, jest rzeczywiście trochę wybiórczą taką modą, bo zabieramy się za te rzeczy, które są dosyć łatwe i fajnie, zresztą bardzo dobrze. Natomiast zupełnie niedawno przeglądałam takie badania, które pokazują, jak rozrastają się budżety obywatelskie w Polsce, a jak inicjatywa lokalna. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, na czym polega. W Słupsku akurat nie ma problemu, bo też jest nieduży budżet na tą inicjatywę, ale to też pokazuje, że w Słupsku ludzie znają ten mechanizm. Ale w ogóle w Polsce inicjatywa lokalna polega na tym, mieszkańcy mają pomysł, idą do miasta, mówią, zobaczcie, jaki mam super ekstra pomysł, miasto mówi, wow, jest ekstra, chcemy Wam sfinansować ten pomysł. Nie damy Wam pieniędzy, ale kupimy Wam sprzęty, czy co tam trzeba. Inicjatywa lokalna, chociaż funkcjonuje od 2010 roku w formie takiej prawnej, jest bardzo słabo popularna w Polsce, bo wymaga jednak i więcej wysiłku i jest słabsza chyba też nawet do promowania. A taki plebiscyt, że zagłosujemy na coś, jest o wiele prostszy też do wykonania, więc obywatele, wydaje mi się, że z jednej strony i władze tak samo, chcą iść na skróty i nazywać pewne rzeczy, które są no, trochę taką fasadą cały czas jeszcze obywatelskości, tym takim prawdziwym obywatelskim zarządzaniem. No, wydaje mi się, że dosyć daleko nam do tego, bo fantastycznie by było, gdyby konsultacje we wszystkich miastach, budżetu po prostu miasta były na tyle dobre, dokładne, długofalowe, że przecież obywatele tak samo mogliby decydować, nie o 2 milionach w Słupsku, tylko tam o całym budżecie, jaki jest w tej chwili budżet miasta, nie wiem, no. Ponad 400 milionów. Ponad 400 milionów, gdyby naprawdę chcieli, tak? Gdyby też ten proces był taki bardzo mocno angażujący, włączający i tu po obu stronach widzę bardzo dużo do nadrobienia, ale wiadomo, że dużo łatwiej jest no, przyjść do komputera, zagłosuję sobie na ten pomysł albo na ten, bo budżety obywatelskie przecież wcale nie wiemy, czy odpowiadają na największe potrzeby mieszkańców. Odpowiadają na potrzeby grupy ludzi, którzy się dobrze zorganizują. Taka jest prawda. Więc gdyby budżety obywatelskie były rzeczywiście poprzedzone chociażby takimi rzetelnymi diagnozami, na które zazwyczaj miasta nie mają ani czasu, ani pieniędzy, to uważałabym, że to jest już jakieś narzędzie rzeczywiście mocno obywatelskie. Natomiast w tym wymiarze, w jakim to jest, no to jest takie akcyjne, to jest takie jednorazowe. To trochę tak jak funkcjonowanie ruchów różnego rodzaju
akcje, tam nie wiem, sześciolatki do szkoły, czy tam akta chociażby. Jak jest jeden konkretny, bardzo mały wycinek jakiegoś problemu, jesteśmy w stanie szybko się zorganizować, ale do czego? Do tego, żeby zaprotestować. Natomiast brakuje całego tego elementu włączania wcześniejszego i znów powiem po obu stronach, bo z jednej strony wymagałoby to strasznie dużo naprawdę czasu, nakładów i przede wszystkim zupełnej zmiany komunikowania się z obywatelami, co wydaje mi się bardzo, bardzo trudne i jest to proces długofalowy, a jednak większość włodarzy oblicza efekty na swoją kadencję. No taka jest prawda i też trudno się dziwić. Każdy chce zamknąć swoje te 4 lata z jakimś efektem. Także ta obywatelskość wydaje mi się, że super, że jest taka moda. Ja się cieszę z takich, jak jest moda na bieganie, nawet jeśli się skończy, to przez ileś czasu ileś ludzi zacznie biegać i pewnie zostanie z tym bieganiem. Tak samo mamy modę czy na budżety, czy na inne formy partycypacji, ale bardzo żałuję, że to jest takie wybiórcze, niesystemowe, niedługofalowe, trochę nastawione na PR-owe rzeczywiście sprawy, ale też wiecie Państwo, wydaje mi się, że będzie nam wszystkim zdrowiej, jak zrozumiemy, że ludzie nie chcą się angażować w większości, po prostu chcą mieć święty spokój, chcą w miarę wygodnie żyć, chcą mieć pieniądze na podstawowe potrzeby, bardzo ciężko w dzisiejszych czasach pracują i długo i wcale czasami się nie dziwię, że po 12 godzinach w robocie ktoś miałby iść teraz i chodźcie sprzątać jakiś tam ogródek. Co mnie obchodzi ogródek, jak ja dziecka swojego nie widziałam, tak? 12 godzin czy więcej, więc jesteśmy w takim momencie, że musimy się też zastanowić, czy nam chodzi o jakieś takie efekciarskie i masowe włączanie obywateli, no bo budżet obywatelski jest jednak masową formą włączania. Czy chodzi nam jednak o jakościowe? Według mnie bardzo dobrym przykładem Słupska jest strategia rozwoju. Był to przecież mega trudny i żmudny proces. Beata Maciejewska, która siedzi, doskonale o tym wie, ale też grupa osób, która się w to naprawdę zaangażowała od jakiejś tam grupy kilkudziesięciu, no wiadomo, to się i zawężało. No, musimy chyba to przyjąć trochę na klatę, że i przestać się frustrować, natomiast pracować nad tymi, którzy mają taki potencjał do tego, żeby się angażować, dla których rzeczy są bliskie i ważne, te, które się w ich społecznościach, czy lokalnych, czy w ogóle globalnie dzieją. Ale tak a propos też kadencji ogólnopolskiej, przeczytam Państwu tylko dane, które już skończę, ja mówię dużo gadać, przepraszam. Ale mnie to zaszokowało, znaczy podskórnie zawsze czułam, że nie jest dobrze, szczególnie od jakiegoś czasu, jak mamy zmianę władz, ale drodzy Państwo, na pytanie. To są badania CBOS-u z 2013 roku, w ogóle bardzo polecam Demokratyczny Audyt Polski z 2014 roku, bardzo, bardzo inspirująca rzecz. Na pytanie, dla ludzi takich jak ja nie ma w gruncie rzeczy znaczenia, czy rządy są demokratyczne, czy nie są demokratyczne. 1/3 Polaków uznaje, że nie ma to dla nich znaczenia. 1/5 tylko Polaków uznaje, że dla nich ma to znaczenie, czy rządy są demokratyczne, czy nie są demokratyczne. 36,8 badanych uważa, że niekiedy rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane. Także 24,7% uważa, że rządy autorytarne są lepsze od demokracji. 22% w ogóle nie ma zdania na ten temat. Więc wiecie co, jak ja poczytałam te dane, to zastanawiałam się, że rozmawiamy o dosyć wąskim i niszowym temacie tak naprawdę. Mówi się o nim szeroko, dużo, ale właśnie w kontekście kilku wybranych takich smaczków, tu budżet obywatelski, tu jakaś akcja akta, a nie mówimy o takiej prawdziwej, oddolnej demokracji. Nie wiem, ktoś z Państwa może ma doświadczenie, widzę tam Marcina z Zosią, to na pewno ma przedszkolne, ja mam żłobkowe, mnie przez rok nikt nie zapytał, czego rodzice by chcieli w żłobku dla swoich dzieci. Więc tam gdzieś już się zaczyna ten etap, gdzie można by było obywateli włączać w rzeczy najważniejsze dla nas przecież, szkoły. Też można by było rodziców włączać nie tylko do wymyślania, ale później realizowania mnóstwa rzeczy. Wystarczyłoby to, no,
zacząć robić. I tak coraz wyżej wszelkiego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego mają taką możliwość, więc brakuje pewnie i edukacji, i zmiany postaw, ale to wszystko są bardzo już jednak nie efekciarskie rzeczy, tylko bardzo długie, żmudne. No ale kiedyś trzeba zacząć to robić, jeżeli chcemy nazwać się w końcu państwem demokratycznym. Bo w tej chwili w tym rankingu państw demokratycznych no nie jesteśmy uznawani za państwo w pełni demokratyczne. Jezu, przepraszam, ja tak mówię. Bardzo dziękuję. Będzie więcej wątków do dyskusji, tak sądzę. Wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy były niezmiernie istotne. Czy można o coś zapytać? Bo panowie gadają i pani gadają. No właśnie. I nie słyszę dobrze. I chciałbym usłyszałem, że ktoś panią o nic nie zapyta. Więc ja zapytam, skąd pani ma te dane, które pani czytała? Kto to opublikował? Jaki instytut? CBOS w 2013 roku, nie chcę teraz podawać dokładnego, ale później mogę panu podać dokładne dane, gdzie można to znaleźć. Jest tych danych dużo, dużo więcej, naprawdę. To jest tak, kto podał, to pani to no, przeczytała i to mamy przyjąć za prawdę. CBOS. Podał CBOS, więc tak, jeżeli pan ma... To pana mam też, no to pytanie. Ale jeżeli państwo się zgodzicie, to ja bym utrzymał tą formę, którą zapowiedziałem na początku, którą państwo milczące przyszli do akceptacji, że najpierw są paneliści, bo to jest dyskusja panelowa i za chwilę państwo będziecie zadawać pytania. Demokracja czy nie demokracja? Ale na razie pan... Właśnie bolała demokracja, że pan moderuje dyskusję, tak? Bo już się to będzie, tak? A nie, że każdy... Jak chce trzeba poczekać na swoją kolej. Dobrze. To jest anarchia. Będę czekał na swoją kolej. No panowie na pewno reprezentują inne ugrupowania, także tak, ja będę czekał. Bardzo dziękuję. Ale chciałem także zapytać prezydenta Roberta Biedronia o perspektywę właśnie tą nie obywatelską, tylko jakby władzy lokalnej, tak? Ponieważ to pojawiło się w wypowiedzi pani Marty Makuch, ale to także znajduje się w krytycznych analizach na przykład budżetów obywatelskich, gdzie faktycznie mamy ponad 100 budżetów w tej chwili w Polsce, ale większość z nich nie wypełnia tych definicyjnych wymogów budżetu obywatelskiego, co świadczyć może o tym, że właśnie dla różnych władz miejskich ten budżet obywatelski nie jest jakby narzędziem partycypacji obywatelskiej, tylko jest raczej właśnie zabiegiem PR-owym. Pytanie do prezydenta Biedronia brzmi tak, czy z perspektywy prezydenta miasta, takiego jak Słupsk, partycypacja obywatelska może być czymś wzmacniającym funkcjonowanie miasta, ale także ułatwiającym zarządzanie miastem prezydentowi i podległym mu aparatem, czy też musi być złem koniecznym, bo gdy obserwuje się tą praktykę budżetów obywatelskich w Polsce, to wygląda na to, że dla wielu władz polskich miast, te formy partycypacyjne są po prostu złem koniecznym, które trzeba odrobić, żeby nikt nas nie oskarżył, że nie ma u nas partycypacji. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie na tę debatę i mam nadzieję, że zaraz pan będzie mógł z nami tutaj podyskutować, ja też chętnie usłyszę pana głos, ale tak, ja uważam, że demokracja partycypacyjna jest możliwa, chociaż w najbliższej przyszłości będziemy mieli do czynienia z realną demokracją partycypacyjną. W tej kwestii jestem sceptykiem, nie tylko dzisiaj jako włodarz miasta, ale także jako osoba, która ma chyba dość spore doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i w organizacjach pozarządowych, więc ja mam tak naprawdę dwie perspektywy, które no, niestety w tej en masse prowadzą do podobnych konkluzji, które ma Marta. Znaczy, patrząc na kapitał społeczny, jaki my dysponujemy w naszym kraju, patrząc też na to, o czym mówił Przemek, że mamy jednak do czynienia z kryzysem demokracji, to dość poważnym kryzysem demokracji, jestem sceptykiem co do rozwoju takiej powszechnej demokracji partycypacyjnej. Ja uważam, że dzisiaj niestety na to nie ma klimatu ze względu
z różnych względów. Nie wiem, czy dzisiaj znajdziemy na to przestrzeń, ale obawiam się, że ten globalizujący się świat, kryzysy, rozwój mediów, przekaz informacji sprawia, że coraz więcej osób jest tak zagubionych, że chętnie odda tę część władzy w ręce kogoś, kto im obieca, że rozwiąże ich problemy i nie bardzo chcą się tym zajmować z różnych względów właśnie, między innymi o których mówiłem, ale też o których mówiła Marta. I w Polsce to jest też o tyle trudne, w mojej ocenie. Ja mam doświadczenie tam z 6 czy 7 miast, w których mieszkałem, pracowałem, studiowałem, wychowywałem się i wszędzie jest podobnie. Słupsk nie jest jakimś wyjątkiem tutaj, więc jeśli przyjechaliście do Słupska, żeby zobaczyć coś mega wyjątkowego, to możecie się rozczarować, ponieważ ta nasza demokracja miejska, chociaż bardzo się staramy i dzisiaj tutaj widzę na sali wiele osób, które się angażują i starają się pokazać, że miasto może należeć do mieszkańców i wiele osób się tutaj z obecnych bardzo angażuje, to ja jestem sceptyczny z tego względu, że my jesteśmy społeczeństwem nieuczestniczącym. Jesteśmy społeczeństwem, które nie lubi i nie ma takiej tradycji współdecydowania demokratycznego z różnych względów. Brakuje nam zaufania do władzy. Ta władza zawsze przez wieki była nam nadana, czy zaborcza, czy PRL-owska. My się z nią nie identyfikowaliśmy, ja to widzę po sobie. Znaczy, mam, żebym nie wiadomo jak szczytne miał intencje, żebym nie wiadomo jak transparentnie funkcjonował, zawsze gdzieś, czy to przez mediach, czy to w części społeczeństwa pozostaje takie domniemanie, że prezydent chce zaszkodzić, prezydent nie jest nasz, nie reprezentuje naszych interesów, tylko jakieś dziwne knucie, dziwne interesy, gdzieś robi coś naokoło. Brakuje tego zaufania, to dotyczy też radnych oczywiście, to dotyczy wszelkiej władzy, my tej władzy nie ufamy. Zaufanie w ogóle w Polsce do władzy wynosi około tam 10% społeczeństwa, tylko ufa w ogóle władzy podobno. To się później przekłada oczywiście na wybory, na partycypację, na współdecydowanie. Jeżeli nie ufamy władzy, to dlaczego mielibyśmy chodzić na wybory? No to nie jest nasza władza, to jest władza, którą niech wybierze ktoś inny, bo i tak nas nie będzie reprezentowała, tak wielu z nas myśli. To wynika też oczywiście z edukacji, z braku tej edukacji. No, niestety, jak idziemy do polskiej szkoły, to możemy się nauczyć bardzo dobrze wierszyka, jakiego, nie wiem, Marii Konopnickiej, Roty, możemy się nauczyć jakiegoś skomplikowanego równania matematycznego, budowy pantofelka, ale nie uczymy się w praktyce demokracji. Nikt nam nie uczy tego zaufania, angażowania się. Oczywiście my w Słupsku staramy się to zmieniać. Ja chodzę na przykład i prowadzę lekcje demokracji miejskiej w szkołach, gimnazjach i liceach. Tego nie robią inni prezydenci, tak raczej się nie inwestuje w takie rzeczy. Ale to sprawia, że władza nie jest nasza, że my nie czujemy tego jakiegoś powiązania z ratuszem, z radnymi i tak dalej, ale wszyscy na tym tracimy na koniec dnia. Wszyscy na tym tracimy, bo oczywiście to prezydent, radni ostatecznie decydują i bardzo na tym ubolewam, bo dla mnie na pewno bardziej, dużo łatwiej rządziłoby się miastem, gdyby mieszkańcy czuli prawo do swojego miasta, gdyby chcieli partycypować bardziej w tym mieście. Ja oczywiście staram się to zmieniać razem z ludźmi, z którymi pracujemy, też dużo współpracujemy z Martą, Markus Cio, tworzymy różnego rodzaju dokumenty. Zaczynamy na przykład od tłumaczenia, czym jest miasto. Wydaje mi się, że jak ja bym zapytał Państwa, ile wynosi budżet miasta, tutaj akurat są ludzie, którzy wiedzą, bo są zaangażowani, w większości rozpoznaje te twarze. 400 milionów. Ponad, tak. Ale właśnie, wiedzą, ale w większości, jak jeżdżę po Polsce i pytam, mieszkańcy nie mają żadnego pojęcia. Proszę? Nawet jaka to jest skala. Jaka, tak? Nie, to jest 20 czy 400. Nie mają pojęcia, czy to jest 20 czy 400. Dokładnie, nawet skali nie są w stanie oszacować. Więc, a to są ich pieniądze. I nikt oczywiście w to nie inwestował przez długie lata. Także dlatego, że włodarze wywodzili się z tego społeczeństwa, skąd oni mieli wiedzieć? Przecież my się tego wszystkiego uczymy. Nikt nie kończy szkoły samorządowców i tak dalej. To najczęściej to jest w praktyce. I też o tym mówiła znów Marta. My samorządowcy jesteśmy rozliczani w fatalny sposób. Fatalny, ponieważ oczekuje się od nas najczęściej fajerwerków.
Czy ludzie widzą tylko fajerwerki? Interesują ich to, interesuje ich albo czy ile prezydent wydał na obiad albo śniadanie, albo czy postawi, czy nie postawi akwaparku. A pomiędzy tym jest przestrzeń tak duża, największa, która kompletnie nie jest zainteresowaniem mieszkańców najczęściej. I tutaj jest bardzo duże pole do też swobody niestety włodarzy miast i radnych, gdzie może dochodzić do nietransparentnych działań, do korupcjogennych, ale to wynika z tego, że to jest też mało sexy dla mieszkańców. Bo oczywiście łatwo się jest oburzyć, że prezydent wydał 120 zł na śniadanie. Tym na przykład ostatnio oburzona była jakaś radna Rady Miasta Słupska, ale ciężko jej się oburzyć o to, że prezydent na przykład wyremontował salę w jakiejś szkole. Ona w ogóle się tym nie interesuje. Jak zabiera głos, to zabiera w takich prymitywnych, prostych, nie powiem, która to radna, ale to jest taki przykład nie tylko nas tutaj, Słupski, ale generalnie, więc to wynika z czegoś. No, tylko 40%, 40 kilka procent radnych ma w Polsce wykształcenie wyższe. Zresztą nie ma co się dziwić, jak mają wyższe, no to czasami też jest to problem, ale tego się nie przekłada, masz rację. Ale co robimy? Tłumaczymy. Znaczy robimy taki budżet, my się wzorujemy akurat tutaj na Gdańsku, gdzie pokazujemy ile co kosztuje w mieście. Pokazujemy mieszkańcom ile kosztuje miasto. I to jest pierwszy etap, znaczy żeby mieszkańcy zrozumieli, że to miasto jest ich, to są ich pieniądze i to miasto też kosztuje. To nie jest tak, że te pieniądze skądś spadają z nieba, nie wiem, prezydent nie chce ich dać, jest sknerą, skąpy i nie chce wyremontować nam szkoły. Więc najpierw tłumaczymy, a później wdrażamy takie mechanizmy, jak na przykład Miejski Kodeks Dialogu, który opracowaliśmy razem z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Tutaj pani Iwona Chatkowska, szefowa tego projektu, jest z nami, zresztą przyniosła trochę tego kodeksu. To jest kodeks, który opisuje narzędzia właśnie partycypacyjne, jak można uczestniczyć, współdecydować o mieście. Ale tak jak mówię, to jest cholernie trudne, ponieważ trzeba w jakiś sposób przywrócić zaufanie mieszkańców do władzy. A to jest chyba najtrudniejsze zadanie, ponieważ my, włodarze, musielibyśmy zaprzęgnąć w to system edukacji, porzucić jakieś tradycje nieuczestniczenia, właśnie tej niechęci do władzy. Tu jest potrzebna ogromna inwestycja. To są jakieś próby oczywiście odzyskiwania tego zaufania i zaangażowania, ale wydaje mi się, że bez zmian takich strategicznych, systemowych, będzie to bardzo, bardzo trudne. Dobrze, to zanim porozmawiamy już teraz, jak to zmienić, jeszcze chciałem na chwilę Przemysława Sadurę zapytać o te wyniki badań, które prowadziłeś tutaj w Słupsku. Więc jak to wygląda z perspektywy nie organizacji pozarządowej, nie prezydenta miasta, tylko badacza, który przyjechał tutaj i zbadał, jak wygląda partycypacja w Słupsku. Okej, tylko prawdę powiedziawszy, ja bardziej współprowadziłem różnego rodzaju eksperymentalne, nieeksperymentalne procesy partycypacyjne w Słupsku w ciągu ostatnich 6 myślę lat. Pierwszy raz to 6-7 lat temu pojawiłem się tutaj z zespołem z Uniwersytetu Warszawskiego, żeby przeprowadzić w Słupsku jako jednej z kilku miejscowości wybranych do tego eksperymentu takie konsultacje społeczne robione metodą warsztatową, angażujące mieszkańców. Więc bardziej współprowadziłem takie procesy, niż badałem samą partycypację. To może ostatnio, kiedy ewaluowałem wdrożenie konsultacji społecznych w Słupsku. Ale przez to, że pojawiają się tutaj regularnie od tych 6-7 lat i nawet przed chwilą próbowaliśmy z Martą policzyć, ile to projektów realizowałem w Słupsku w tym czasie i było ich pewnie z 6. I bywałem regularnie, to mam taką skalę porównania, jak się zmienił Słupsk w ciągu ostatnich lat i jak Słupsk rzeczywiście wypada na tle innych miast. I to, co powiedział przed chwilą prezydent Biedroń o tym, że społeczność, że miasto Słupsk jako miasto, jako społeczność nie wyróżnia się w żaden sposób na tle Polski, To skromność fałszywa, ale oczywiście taki przywilej to dobrze świadczy o władzach, że nie chcą się specjalnie chwalić swoimi osiągnięciami. No ja mogę powiedzieć, jak to się zmieniło, kiedy pierwszy raz tutaj przyjechałem, próbowaliśmy przeprowadzić konsultacje społeczne, jeszcze współpracując z poprzednim panem prezydentem. Państwo pewnie wiecie lepiej ode mnie, jak to wyglądało. Znaczy, było to
ciężkie rzeczywiście. Znaczy, chcieliśmy wspólnie współpracować, ale kiedy rozmawiało się z władzami miasta, nam było takie założenie, że mamy najpierw wyłonić jakieś procesy, które są, jakieś kwestie, które są ważne dla mieszkańców, jakieś problematyczne i przeprowadzić tam konsultacje. Więc zrobiliśmy badania, no były takie kwestie, idziemy do władz miasta i mówimy, no mieszkańcy na przykład skarżą się na to, że w mieście są korki. Nie, no gdzie tam korki? Ale co my z tym możemy zrobić? Korki są dlatego, że oni wszyscy chcą na tą samą godzinę wyjechać do pracy. Jakby wyjeżdżali o różnych godzinach, to by nie było korków. Tu nie ma w ogóle, nie ma przestrzeni do tego, żeby cokolwiek konsultować, tak? Okej, dobrze, no to szukamy jakiegoś mniej kontrowersyjnego tematu. Może niedawno miasto przyjęło strategię rozwoju turystyki, to może przekonsultujmy tę strategię rozwoju turystyki. No, dobrze, ale dopiero co zleciliśmy, powstała ta strategia, niedługa, raptem 150 stron, możemy przeprowadzić, ale na wejściu zrobimy taki test, sprawdzimy, czy mieszkańcy dobrze przeczytali tą strategię i porozmawiamy z tymi, którzy ją rzeczywiście przeczytali i znają na wyrywki, tak, więc no nie, no to w ten sposób nie. To mówimy, no dobrze, to o czym mamy rozmawiać? Czyli prezydent uważał, że o akwaparku tylko i wyłącznie możemy rozmawiać i miał nawet swój pomysł, jak to można zrobić. Uważał, że trzeba przeprowadzić takie referendum, w którym będą dwa pytania. Czy jesteś za budową akwaparku lub czy jesteś przeciwnikiem dalszego dynamicznego rozwoju miasta? Więc sami Państwo rozumiecie, że no, to było trudne zadanie. Ostatecznie przeprowadziliśmy konsultacje dotyczące turystycznego potencjału rzeki Słupi i wycofaliśmy się z innych tematów. Teraz w ciągu roku tak naprawdę, półtora roku, jak ostatni raz byłem jesienią poprzedniego roku i przyglądałem się, jakie procesy zostały przeprowadzone, tak, to budżet obywatelski, to też rzeczywiście partycypacyjne współtworzenie strategii rozwoju miasta o unikalnym charakterze. To jest, no tak wydaje się, wzbudzająca duże zainteresowanie i kontrowersje kwestia konsultacji dotyczącej rewitalizacji parku Powstańców aż? W ogóle rewitalizacji chyba zaczyna się do tego. Bo jeszcze jakby kwestie parku Witkacego, to takie pierwsze konsultacje, to CIO za to odpowiadało i ja rzeczywiście tam współprowadziłem proces konsultacji, to było bardzo ciekawe, ale ostatnio konsultacje parku, to jest seria też takich spotkań, no, deliberacji, konsultacji dotyczących przeróżnych kwestii, w których brał udział pan prezydent. To jest to budżet obywatelski, o którym wspominałem. Bardzo dużo procesów o charakterze partycypacyjnym i ewidentnie Słupsk należy do takich liderów partycypacji, innowatorów. Jeżeli największe organizacje pozarządowe w Polsce, które zajmują się krzewieniem partycypacji obywatelskiej, rozwojem różnych innowacyjnych technik prowadzenia konsultacji, czy właśnie włączania obywateli, jak stocznia, FISE, wybrały Słupsk jako partnera we wdrażaniu konsultacji społecznych, to o czymś świadczy, prawda? Znaczy Słupsk, Łódź, Lublin, Jarocin, jest kilka takich miast, które rzeczywiście eksperymentują z partycypacją obywatelską. Słupsk jest mocnym punktem na tej liście. Ale zarazem można powiedzieć, że przez to, że Słupsk jest takim innowatorem, to widać też tutaj, jak w Soczewce, pewne problemy związane z implementacją procesów partycypacyjnych. No, mianowicie po tych 6-7 latach mody na partycypację już widać, że partycypacja obywatelska nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Co więcej, ona też stwarza nowe problemy i musi szukać na nie odpowiedzi, tak? To jest kwestia tego, że mamy bardzo różne mechanizmy partycypacyjne i skumulowanie ich w krótkim okresie prowadzi do takiego przeciążenia. Znaczy, można powiedzieć, że innowatorzy i liderzy są zmęczeni. Ilość procesów partycypacyjnych, które trzeba prowadzić, trzeba moderować, za to muszą odpowiadać chociażby urzędnicy miejscy.
powoduje, że urzędnicy są przeciążeni pracą. Tym bardziej, że najczęściej, i Słupsk też nie jest tu wyjątkiem, to jest tak, że za procesy, za konsultacje społeczne, za procesy partycypacyjne odpowiada jeden wydział. To jest wydział, to różnie się nazywa. Czasem to jest wydział komunikacji społecznej, czasem to jest komórka odpowiedzialna za kontakty z trzecim sektorem. I tak jest w Słupsku, jeśli to... Czy już dzisiaj jest wydział dialogu i komunikacji społecznej? Okay. Koordynujemy procesy, to pani dyrektor, a wydziały merytoryczne przeprowadzają. No jest najczęściej, to jest kilka osób, 3-4, które muszą odpowiadać za wszystkie te procesy i nie zawsze dają z tym radę. Jeżeli moda na partycypację powoduje, że wykładniczo wzrasta liczba tych procesów, to po 2-3 latach okazuje się, że to jest bardzo ciężko obsłużyć po prostu. Druga sprawa, mamy różne procesy partycypacyjne o różnym takim potencjale PR-owym, o różnej atrakcyjności dla mieszkańców. I te procesy nawzajem się zżerają. To jest taka kanibalizacja procesów partycypacyjnych. Przede wszystkim budżet obywatelski zjada wszystko, tak? Budżet obywatelski najczęściej polega na tym, że mieszkańcy decydują o pewnych projektach, czyli mają poczucie realnego wpływu na kwestie niewielkie często, ale dotyczące ich bezpośredniego otoczenia. To jest wielkie show, to jest wielki karnawał partycypacyjny. Przez co przyciąga to uwagę mieszkańców, uwagę również urzędników, bo uwagę władz, bo mediów i tak dalej, i tak dalej. A przez to często mniejszą uwagę poświęca się procesom konsultacyjnym, które w pewnym sensie są dużo częstsze, na większą skalę prowadzone. W zasadzie każda decyzja dotycząca nowej inwestycji, lokalizacji, reformy pociąga za sobą potrzebę jakichś konsultacji społecznych, tak? Ale to nie jest tak atrakcyjne, tak? I ginie w zderzeniu z dużo bardziej atrakcyjnym budżetem. Więc jakby to widać też, że jesteśmy już w takim momencie, kiedy trzeba się zastanowić nad uporządkowaniem kwestii partycypacji. Znaczy trzeba takiej partycypacji 2.0, trzeba się zastanowić, jak te procesy uporządkować, jak włączyć tak naprawdę wszystkich pracowników urzędów w to, żeby element partycypacyjny był po prostu takim krokiem w procedowaniu, a nie jakimś wyjątkowym jakimś fajerwerkiem, który... Więc to jest to wyzwanie, prawda? Żeby to była taka codzienność. Wydaje mi się, że to nastąpi wtedy, kiedy już nie tylko miasto będzie organizowało procesy partycypacyjne, ale każda instytucja publiczna, która dysponuje publicznymi pieniędzmi, będzie miała swój pomysł na włączanie mieszkańców we współdecydowanie o przeznaczeniu tych środków, prawda? Można takie robić budżety obywatelskie, domów kultury, innych instytucji. Kiedy każda inwestycja będzie zawsze miała jakiś procent budżetu przeznaczony na konsultacje społeczne, co powoduje, że zapobiegamy sytuacji, kiedy inwestycja będzie zmarnowana. Tak? Gdyby przeprowadzono porządne konsultacje społeczne przed podjęciem decyzji o budowie akwaparku w Słupsku, zaoszczędzono by naprawdę spore środki publiczne. I to jest, myślę, takie wyzwanie w najbliższym czasie. No i oczywiście cały czas to ta kwestia tego, że to partycypacja obywatelska, zwłaszcza lokalna, nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Partycypacja w jednym mieście ma równe szanse powodzenia jak socjalizm w jednym kraju. To nie wyjdzie. W tym sensie, że możemy włączyć społeczność lokalną we współdecydowanie o wszystkim, ale kiedy władze centralne zdecydują się wywrócić do góry nogami system edukacyjny, to naprawdę nie możemy zrobić nic. Więc to jest też narzędzie, które ma ograniczoną skalę działania. Bardzo dziękuję. Chciałbym Państwa teraz zachęcić do partycypacji, dyskusji o partycypacji. Także jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, bądź wygłosić komentarz, to bardzo proszę. Chciałbym nawiązać jeszcze do tego wypadku, bo to jest takie bardzo ważne. Bo ja pracowałem na tym akwaparku, bo zacząłem z Rębem. I myśmy już wtedy
mówili, po co skup akwapark, jak wystarczy prosty basen, a akwapark jest w Brędzikowie. I myśmy już wtedy mówili, nie wiedzieliśmy, jak się skończy ta budowa, znaczy się jeszcze nie skończyła, ale właśnie nie siły na zamiary. Nie? I w ten sposób myśmy już wtedy mówili. I tak się to skończyło wielkim krachem i tam jeszcze kłótnią z tym milionerem, właścicielem. A jak pan myśli, dlaczego, jak państwo mówiliście, to prezydent zmienił zdanie i tak? Ale byśmy z prezydentem dali, on by z nami nie rozmawiał. Dyrektorem. Dyrektor, wie pan, panie prezydencie, wie pan, co było najgorsze w Słupsku? Ja nie wiem, czy Kobyliński, bo nie mogę oceniać, dobrze rządził czy źle, ale kiedy jest taka sytuacja, że radni i prezydent obrzucają się obelgami, to kto ma mieć zaufanie do takiej władzy? A on tam bez przerwy. Ja słyszałem też. No, to praca pisała i wszyscy. No co to za władza, to nawzajem się obrzuca obelgami, oskarża się o to, o tamto, o tamto. Taka sytuacja nie sprzyja partycypacji ani niczego. 12 lat. A według państwa, dlaczego taka władza, która się obrzuca obelgami, jest wybierana na kolejne kadencje i radni są wybierani? Przecież wielu radnych, którzy się obrzucali obelgami, też było później wybierane. Co sprawia, że jednak dajemy znów ten mandat zaufania? Te dane, które pani Marta przytoczyła. Tak, chciałem to usłyszeć od państwa. System panie działa. Wspólny interes. Wspólny interes łączy największy wrog. Ale to wydaje się, że to społeczeństwo wybiera. Że ktoś musiał wybrać tych ludzi. Ktoś nas wybiera, tak państwo głosujecie. Nie było, panie. Znaczy to też jest tak, trzeba powiedzieć, że myślę, że Słupszczanie naprawdę chcieli akwaparku. I to jest związane z tym, że tak jak wchodzimy w ten temat, ale to można przełożyć na bardzo wiele innych. Że, tak, właśnie dokładnie, że jestem przekonana, że gdybyśmy zrobili konsultacje na temat tego, czy ma przyjechać Maryla Rodowicz do Słupska w Sylwestra, czy tam, no nie wiem, ktoś inny doda, czy naprawdę, 1/4 wtedy na pewno by się zaangażowała Słupsztan. Więc, ale nikt by inaczej, i jakby w ogóle zadać pytanie, czy chcecie, żeby w Sylwestra była Maryla Rodowicz, to większość Słupsztan powie, że tak. Natomiast to jest chyba po stronie władzy taka odpowiedzialność i mediów, i ten wątek się jeszcze nie pojawił, ale według mnie on jest szalenie ważny, że w tej chwili nie ma takiego poczucia odpowiedzialności za to, że jest się jakimś właśnie tym kanałem komunikacyjnym, jakimś autorytetem, nie można manipulować informacją, nie można mówić ludziom, że stać nas na Mercedesa, skoro nie mamy na paliwo, albo w ogóle nie mamy na malucha, tak, że więc gdyby pytanie o akwapark wcześniej, kiedy był taki moment, było zadane w taki sposób, czy chcemy akwaparku, ale w zamian za to musimy zrezygnować z tego i z tamtego, to jestem przekonana, że większość Słupszczan wtedy, dostając pakiet prawdziwej, rzetelnej, szerokiej informacji, powiedziałaby, nie, to jednak my wolimy pojechać do Redzikowa. Natomiast kiedy ktoś zadaje pytanie, czy po prostu chcesz dostać Mercedesa, no pewnie, że chcę dostać. No, wolę jeździć Mercedesem niż maluchem. Ja mam wrażenie, że to jest niestety wyraz trochę takiej naszej niedojrzałości demokratycznej. My w domu, jeśli w kontekście Mercedesów i maluchów, czy w naszym prywatnym zarządzaniu budżetu byśmy sobie w życiu nie pozwolili na tego typu rzeczy. Ktoś, kto by sobie pozwalał na takie zarządzanie budżetem, że zadłużyłby tak bardzo swój domowy budżet, to uznany zostałby za nierozsądnego, natychmiast zostałby zlicytowany, tam upadłość i tak dalej, a pozwalamy sobie na to z budżetami naszych miast. I całkowicie się zgadzam, że to jest trochę też, i to jest odpowiedzialność i włodarzy, i społeczeństwa, ale media też ponoszą odpowiedzialność. Na przykład my ostatnio odbyliśmy taką dyskusję, gdzie ja byłem atakowany za to, że w mieście nie ma strefy kibica. Przez media. Czy nikt sobie nie zdaje sprawy, ile to kosztuje? I oczywiście dla ludzi są to wirtualne pieniądze, bo jak ktoś usłyszy kwotę, że ta strefa akurat miała kosztować 450 tysięcy złotych, to myślą sobie, no przecież biedny ma pieniądze, no niech zapłaci. Tylko nikt sobie nie zdaje sprawy, że to kosztem czegoś. Jak zrobimy strefę kibica, to nie wyremontujemy na przykład za 450 tysięcy złotych, mógłbym wyremontować
no jakieś 15-20 mieszkań i oddać 20 rodzinom. No trochę mi szkoda tych pieniędzy. Jeżeli ja zapytam, czy wolimy strefę Kibica, czy wyremontować 15-20 mieszkań, to wydaje mi się, że jest to bardziej rozsądne, że rozsądne jest oczywiście wyremontowanie tych mieszkań, ale brakuje nam tej trzeźwości w myśleniu o mieście. To trzeba zainwestować jakoś. Znaczy robić tego typu rzeczy, dyskutować, właśnie robić takie spotkania. Dzisiaj mieszkańcy Słupska, myślę, że ponad przeciętnie wiedzą w porównaniu z innymi miastami w Polsce, ile wynosi budżet miasta, ile wynosi zadłużenie, ze względu na to, że my dużo o tym rozmawialiśmy w ostatnich miesiącach. Mieszkańcy, w mojej ocenie, dzisiaj są bardzo dojrzali, mimo wszystko w Słupsku, jeśli chodzi o znajomość tego budżetu, bo wiedzą, że miasto jest zadłużone, że na niewiele nas stać, przynajmniej z tych spotkań, jak ja się spotykam z mieszkańcami, to oni mi często mówią, no my rozumiemy, panie prezydencie, no tak jest dzisiaj, ale to wymaga ciężkiej pracy i długofalowej pracy, edukacji, rozmowy, nas wszystkich, i włodarzy, i społeczeństwa, i mediów, które chcą krwi. Dla nich zły news to jest dobry news. Więc podsycanie też takiej atmosfery, podsycanie takich nastrojów. Biedroń nie dał, ma, a nie dał. Nie zrobił strefy Kibica, zły prezydent. A zjadł śniadanie za 100 zł, zły prezydent. Więc to się super sprzedaje. Oczywiście w społeczeństwie, które też jest takie bardzo nieufne wobec władzy. Musimy się zastanowić, czy my wszyscy na koniec dnia na tym zyskujemy. Czyli wszyscy na tym nie tracimy, bo też władza zaczyna też nie ufać wtedy społeczeństwu, zaczyna się zamykać. Że ja jestem ciągle bity tym kijem przez społeczeństwo, to w pewnym momencie zaczynam warczeć. I tak pewnie wielu włodarzy ma. Nie podejdzie do tego społeczeństwa z otwartymi rękoma, bo pomyśl, że znów oberwie po łapach. Mamy dwa zgłoszenia. Tutaj pan i potem pan z tyłu i potem pan. Tu najpierw pan, potem tam. Ten pan? Tak, najpierw tutaj. Ja przepraszam, ja jestem w drugim rzędzie. Tak. Według kolejności zgłoszeń. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, myślę, że ten przykład akwaparku doskonale pokazuje, że troszeczkę tej partycypacji, zaangażowania mieszkańców w tym momencie w Słupsku zabrakło. Mówię to dlatego, ponieważ w 2006 roku zostałem radnym w Radzie Miejskiej w Kępicach. Gmina Kępice, myślę, że Państwu znana, malutkie miasteczko i kilkanaście sołectw dookoła. I ówczesny burmistrz, który pełnił już tą funkcję wtedy, chyba czwartą kadencję, wprowadził 10 na 15 swoich radnych. Też no, miał podobne preferencje, że tak powiem, w zakresie sprawowania władzy, jak były prezydent Słupska. I drodzy Państwo, jego takim sztandarowym pomysłem było budowa akwaparku. Wtedy budżet Kępic liczył około 20 milionów złotych. Sama budowa akwaparku miała pochłonąć 20 kilka milionów złotych. Przekonywał swoich radnych, że jest to, będzie to taki napęd rozwojowy dla gminy Kępice, na pewno korzystamy. I drodzy Państwo, co się stało? Stała się rzecz, której chyba zabrakło w Słupsku. Wtedy z grupą tych radnych, nazwijmy to opozycyjnych, chociaż nie chciałbym tak siebie nazywać, ale kierowaliśmy mnóstwo argumentów, że jednak no, nie jest to inwestycja, która na tym etapie rozwoju gminy jest naprawdę potrzebna i jest w ogóle możliwa do zrealizowania przy bardzo małym wtedy wkładzie, który można było pozyskać z zewnątrz. I drodzy Państwo, ogromna aktywność mieszkańców gminy Kępice. To, czym byłem naprawdę zdumiony, ponieważ na co dzień zgadzam się z Państwem, że mieszkańcy nie interesują się tym, co się dzieje jakby w samorządzie, nie są to dla nich sprawy istotne. Natomiast sprawa tego akwaparku, jego budowa odbiła się tak ogromnym echem wśród mieszkańców, że burmistrz wtedy ówczesny musiał skapitulować i wycofał się ze swojego pomysłu. W Słupsku była sytuacja trochę inna, chyba nawet lepsza wtedy niż w Kępicach, ponieważ z tego co pamiętam, to prezydent miasta nie miał swojej większości w Radzie Miejskiej, prawda, w Radzie Miasta. Więc nie wiem, jakim cudem udało się przeforsować tak no, nierealną i no, nie chciałbym się wypowiadać wprost, ale głupią inwestycję. Udało się to zrobić w Kępicach, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że mieszkańcy byli zaangażowani, podnieśli larum i po prostu doprowadzili do tego, że burmistrz opamiętał się i wycofał się ze swojego pomysłu. No to tyle. Trochę szkoda, że tej partycypacji nie było w Słupsku. Nie wiem, z czego to wynika. To nie do mnie pytanie, bardziej może do pana doktora. Być może 100-tysięczne miasto i wzajemne relacje mieszkańców wyglądają inaczej niż 3-tysięczne Kępice i dalej 10-tysięczna gmina. Być może to spowodowało, że ten lepszy kontakt, bardziej bezpośredni i te obawy mieszkańców, one trafiały po prostu w punkt.
i zostały wysłuchane. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że w samorządach gminnych wchodzących w skład powiatu słupskiego już od kilku lat stosuje się wiele takich narzędzi demokracji, mi chodzi o bezpośredniej, czy umożliwiającym mieszkańcom wpływ na to, co się dzieje w samorządach. Bardzo się cieszę, że są takie możliwości formalne. Jest ustawa o funduszu sołeckim. To jest coś na wzór budżetu obywatelskiego. W 9 samorządach z terenu powiatu słupskiego, gdzie może taki budżet sołecki czy fundusz sołecki zostać wprowadzony, w 7 wprowadzono. I drodzy Państwo, ja widzę po miejscowości, w której mieszkałem wcześniej, niewielkiej miejscowości, gdzie mieszkało 300 iluś mieszkańców, ten fundusz sołecki sprawił mnie no, taką też bardzo duży postęp w rozwoju takiej społeczności obywatelskiej. Każde sołectwo ma przyznane jakieś tam pieniądze w budżecie. Tak, to są wyodrębnione pieniądze w budżecie, podobnie jak budżet obywatelski. Niech to będzie, załóżmy, 20 tysięcy złotych. Wydaje nam się, że to są pieniądze bardzo niewielkie. Natomiast raz do roku jest zebranie wiejskie i na tym zebraniu wiejskim mieszkańcy mają możliwość zawnioskowania, że oni by chcieli na przykład z tych 20 tysięcy 3 tysiące wydać na doposażenie świetlicy. Tak? 10 tysięcy chcieliby na przykład wybudować ileś tam chodnika wspólnie na przykład z gminą, jeżeli gmina na przykład dołoży pozostałą część. I drodzy Państwo, po kilku latach funkcjonowania Funduszu Sołeckiego mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, że mają wpływ. I to jest, uważam, coś bardzo ważnego, że jeżeli on pójdzie na to zebranie sołeckie, to raz, że może złożyć taki wniosek, a dwa, że ma prawo do tego, żeby głosować. Jeżeli ktoś zagłosuje, będzie na tym zebraniu, wie, że na przykład w roku tam 2016 ma być budowa chodnika, dzięki temu, że on był na tym zebraniu i głosował za tym chodnikiem i później tym chodnikiem może się przejść, to nie ma lepszej, moim zdaniem, takiego wabika na to, żeby te narzędzia takiej właśnie wpływu się rozwijały u nas. To tylko tyle, ile chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Teraz tam pan z tyłu. Dziękuję bardzo. Maciej Sałata, Rada Miasta Słupska. Co do samej Marii Rodowicz, to myślę, że po ostatnich mistrzostwach, jeżeli byśmy zadali takie pytanie, to większość powiedziała, że nie. Ale to tylko tak było sarkastycznie oczywiście. Szanowni Państwo, ja myślę, że trzeba było wrócić do tego, co to jest demokracja. Ponieważ nasze społeczeństwo uważam, że się trochę zachłysnęło tą demokracją. Źle używamy w ogóle tego terminu. Tutaj jeden z filozofów XIX-wiecznych powiedział, że demokracja jest takim wspaniałym ustrojem, że nie zawsze się ma rację, tylko że to, do tej racji jeszcze trzeba przekonać większość, co się często gęsto nie udaje. To choćby nawet z tym, co pan prezydent powiedział, z tą strefą Kibica i tymi 15 mieszkaniami. Logicznym jest, że lepiej dać rodzinom potrzebującym te 15 mieszkań, niż zapewnić rozrywkę dla społeczeństwa, ale ta większość, która jest przekonana do tego, że wolą tą rozrywkę, bo im to mieszkanie jest niepotrzebne, jednak w demokracji będzie głosować w taki sposób, że jednak będą woleć tą strefę Kibica. I myślę, że właśnie tu jest problem całej demokracji, że trzeba przekonać tą większość do swoich racji. Sama demokracja obok ustroju społecznego, w którym większość decyduje, narzuca swoją wolę mniejszości, to jest również ustrój społeczny, który daje innym poszanowanie wolności i godności danej jednostki. I myślę, że jeżeli my właśnie patrząc na to, żeby ludzi przywrócić do demokracji, będziemy szanować to, że oni nie chcą się angażować w niektóre kwestie, bo są dla nich kwestie inne ważniejsze, ta właśnie ich własna wolność, pomoże nam to, żeby wyłuskać więcej osób, którzy de facto są zainteresowani partycypacją w mieście, czy w jednostce samorządowej, czy w ogóle w społeczeństwie. Jeżeli będziemy w taki sposób myśleć i w tym kierunku iść, na pewno uda nam się dużo więcej osób zaangażować. Tutaj, jeżeli chodzi o te wyniki badań, ja myślę, że te wyniki były już w takim momencie robione, że nasze społeczeństwo bardzo mocno już było zniesmaczone władzą, właśnie tym brakiem dostępu do decydowania. My mamy, proszę Państwa, demokrację pośrednią, nie bezpośrednią. Bezpośrednio możemy tylko w dwóch formach wyrażać naszą wolę, czyli w głosowaniu na parlamentarzystów bądź w gminach, bądź w referendach. Demokracja pośrednia w naszym państwie polega na tym, że właśnie my wybieramy tą część społeczeństwa, która ma za nas podejmować te najważniejsze decyzje. I myślę, że przy włączaniu i przy poszanowaniu właśnie jednostki, wolności tej jednostki, uda nam się resztę społeczeństwa, tą chętną, bardziej zaangażować do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan bardzo proszę, pan. Andrzej Obecny. Ja może powiem tak, żebyśmy nie mylili tutaj dwóch pojęć, bo my jesteśmy w systemie demokratycznym i co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, ponieważ mamy mechanizmy prawne,
jako państwo demokratyczne, a nie państwo autorytarne, czy państwo totalitarne. Ale demokracja to jest, okazuje się, za mało, tym bardziej, gdy korzenie nasze tkwią w systemie autorytarnym. A ostatnie miesiące pokazują to, że nawet mechanizmy państwa demokratycznego można psuć i właściwie nic się wielkiego nie dzieje, chociaż wydaje mi się, że jest to jeden z elementów pewnych drożdży obywatelskości, co obserwujemy przynajmniej w niektórych grupach społecznych. Ja bym chciał raczej dyskutować tutaj o świadomości obywatelskiej, o tej obywatelskości. I nigdy nie będziemy zadowoleni z obywatelskości, jeżeli ostatni głos będzie należał do władz. Mój przyjaciel, tak mogę powiedzieć, prezydent Biedroń, bo przecież razem szliśmy do wyborów, też już idzie troszeczkę w takim kierunku, że zaczyna tej obywatelskości nie rozumieć. Jednym z przejawów obywatelskości jest budżet partycypacyjny. I jak zwykle my dobrą rzecz, żeśmy, przepraszam za wyrażenie, dokumentnie spieprzyli, bo jednak mimo wszystko ci, którzy nawet biorą aktywny udział w tym budżecie partycypacyjnym, w dalszym ciągu są petentami u władzy, prawda? A przecież szliśmy do wyborów, my, Platforma, jeszcze chyba jedno ugrupowanie, z takim czymś, żeby zrobić na przykład Rady Osiedli i dać im 500 zł i niech nawet przepiją te pieniądze, to jest ich sprawa. I to jest moim zdaniem kreowanie obywatelskości, a nie, że władza będzie zgadzała się na to, co przegłosują obywatele. Czyli raczej będziemy popierali nie świadomość obywatelską, a pewną zaradność życiową w zdobywaniu głosów, a jednocześnie będziemy pewną grupę społeczną, na przykład seniorów, wykluczali z tego głosowania, bo metody czy narzędzia głosowania są niedostępne pewnym grupom społecznym. I wydaje mi się, że tutaj ta obywatelskość jest dla nas jakby kierunkiem pewnej cierpliwości i dążenia do tego. Ja dam przykład. Gdzieś, nie wiem, 15 lat temu Słupsk rozpoczął wyścig w budowaniu ścieżek rowerowych, żeby miasto zamienić na miasto rowerzystów. Pani Magda to pamięta. I zaczęliśmy budować ścieżki i wtedy powstała koncepcja, że wszystko co czarne, to tam jeżdżą pojazdy mechaniczne, co czerwone, to jeździ rower, co szare, to chodzą ludzie. No i także zaczęliśmy robić i do dzisiejszego dnia robimy. I proszę sobie wyobrazić, że 15, 14, 12 lat temu obywatele nie rozumieli władzy, chodzili akurat odwrotnie. Zamiast chodzić po szarym, to jak te zwierzątka chodzili po czerwonym. A rowery z kolei jeździły po szarym. Dzisiaj po 15 latach okazuje się, że większość rowerzystów jeździ po czerwonym, większość obywateli chodzi po szarym. Czyli co? Osiągnęli pewien poziom świadomości. I my, mówię my, inaczej powiem, sprawujący władzę powinni mieć w genach zakodowane, że pracują nad obywatelskością społeczeństwa. A my od 1989 roku systematycznie, bez względu na odcień polityczny, systematycznie tą obywatelskość zwalczamy. I nie dziwmy się dzisiaj, że 18% społeczeństwa jeszcze troszeczkę będzie miało moc zmiany konstytucji, gdzie wykluczonych z własnej winy, z własnej woli na emigracji wewnętrznej jest no dosyć spora ilość społeczeństw. I to jest taki mój głos i tutaj koledze radnemu odpowiem, że jeżeli partycypacja społeczna byłaby na takim poziomie, jak w Słupsku była partycypacja społeczna do budowy akwaparku, to tylko przyklasnąć i klaskać. Ale nie zadziałał element jakby skromności, czy to, co mówił Robert Biedroń, żeby tłumaczyć społeczeństwu. I dzisiaj
kolega zadaje pytanie, jak to się stało, że rada, która, w której opozycja miała większość, uchwaliła ten akwapark. Uchwaliła z bardzo prostego powodu. Ciśnienie społeczne było tak duże, właśnie na to, żeby budować ten akwapark, że ta rada uchwaliła. Ale zdając sobie sprawę z tego, że są takie, a nie inne określone kłopoty finansowe, po prostu ad hoc prezydentowi o 30 milionów obniżyli budżetowe wydatki, mimo że kosztorys był o 30 milionów wyżej, więcej. I to chyba było jakby przyczyną tych kłopotów. Po prostu reasumując, władza musi się wyzbyć nieomylności i iść pomału, nie od razu. Bo społeczeństwo ma takie same grzechy jak władza, bo to jest to samo społeczeństwo. Ale stopniowo jakby wyprzedzać swoją chęć podejmowania ostatecznych decyzji na korzyść obywateli. A tam, gdzie elementarne badania wskazują, że jednak nie powinniśmy iść w tym kierunku, po prostu tłumaczyć i być cierpliwy. Jednak mimo wszystko chyba świadomość społeczna idzie w dobrym kierunku. I teraz jeszcze jedno zdanie tylko do pani Marty. Pani Marto, jeżeli robimy kawiarenki obywatelskie, to już nawet sam sposób usadowienia nie wskazuje na obywatelskość tejże debaty. Bo jeżeli my robimy prezydium w kawiarence obywatelskiej, w którym prezydium siedzi władza, a tu siedzą obywatele i ostateczny głos, bo obywatele mówią swoje, mówią to, tamto, wam to, co myślą, jedni mądrzy, drudzy mniej mądrzy i tak dalej, a ostatnie zdanie należy do władzy, która podsumowuje tą dyskusję. To nie jest element obywatelski, tylko jest to element spotkania obywateli z władzą, gdzie władza powie, co po prostu robi i jakie zdanie podejmuje. Jest to oczywiście moja opinia na bazie doświadczeń wieloletnich. Zresztą pani pamięta słynne ruki paszwami do roboty, jak powiedziałem prezydentowi, to efekt był taki, a nie inny. No to tyle. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze dwa zgłoszenia, to proponuję zapniemy na tę listę i potem nasi goście będą mogli odpowiedzieć. To proszę pan z tyłu i potem pan. Dzień dobry, Rafał Krygowski. Ja na początku może parę tutaj bym poprosił Martę o pomoc, szczególnie merytoryczną. Z tego co się orientuję, to Słupsk był jednym z pierwszych miast, gdzie w ogóle powstała inicjatywa lokalna. Prawdą jest, że prezydent miasta obecny przez 2 lata przeprowadził więcej konsultacji niż poprzedni przez 12 lat. I takich przykładów można mnożyć i mnożyć. I państwo też mówią ciągle o władzy. Władzy, która organizuje, przeprowadza proces partycypacji obywateli. Tylko mam wrażenie, że w dzisiejszej dyskusji, tutaj może pan doktor także potwierdzi, że w dyskusji w Polsce ciągle się mówi, że ta partycypacja leży na barkach prezydenta. Że to prezydent ze swoim aparatem pomocniczym jest zobligowany do prowadzenia partycypacji z mieszkańcami, bo ma jakieś instrumenty. Czy państwo prowadzili jakieś badania, jak radni miejsc uczestniczą w partycypacji? Mają przecież możliwość wychodzenia z inicjatywą uchwałodawczą, potrzebują tylko tak naprawdę inicjatywy własnego klubu. No, w Słupsku, prowokując tu naszą dwójkę radnych, wygląda to ciekawie. Jeżeli chodzi o konsultacje, przecież radni miejscy także mają możliwość organizacji konsultacji społecznych czy organizowania spotkań spotkań z mieszkańcami. Wiemy, że w Słupsku odbywają się dyżury radnych co poniedziałki. Zainteresowanie też jestem ciekawy, jak wygląda, jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami. Z tego, co się orientuję, 2 kadencje temu były organizowane spotkania z mieszkańcami w ramach okręgu. To jakoś umarło. Myśmy w tamtym roku też i w tym roku też na pewno zrobimy taką. I właśnie chciałem się państwa zapytać, czy nie lepiej by było, jak się mówi o władzy, żeby oceniać i pod kątem jednym i drugim, bo patrząc na prezydenta i aparat polityczny, jasne, to łatwiej, bo ma się, nie wiem, 350 pracowników etatowych w urzędzie i można na nich scedować, ale z tego co wiem, to radni także mogą korzystać z pomocy czy to swojego biura, czy także urzędników do organizacji własnych konsultacji, czy wychodzenia z inicjatywami
uchwałodawczymi, na przykładzie Słupska, przecież radni miejscy także mają możliwość korzystania z biura prawnego, które także opiniuje i sprawdza uchwały Rady Miejskiej w Słupsku. Dziękuję bardzo. I teraz pani, proszę, to będzie ostatnie. Ja mam takie pytanie, ponieważ dla mnie, jeżeli informacja jest podana w sposób jawny, to jest, przestaje ona być ciekawa. I wiem, ile, wiem, gdzie mogę znaleźć informację, ile prezydent wydaje na śniadanie, kolację. A wracając do tego, co państwo mówiliście, że tak bardzo pracujecie nad parkiem Witkacego, brałam udział w kilku spotkaniach i ja nie wiem, co się w tym parku dzieje. I moje takie pytanie do władzy. W jakiej formie otrzymuje pan informację o tym, że były konsultacje społeczne, kto się wypowiedział, co było? Ja, będąc na takim spotkaniu, nie widziałam. Były to taka rozmowa, debata. Natomiast dla mnie konsultacje, i tu nawiązuję do tego, co pan mówi, ludzie muszą rozumieć, że ich głos się liczy. Ja bardziej jestem osobą wirtualną niż rzeczywiście. Mówię, większość moich działań to są działania w internecie. I ja, jeżeli oddaję swój głos na kogoś, debata edukacyjna, debata Polski cyfrowej, ja wszędzie dostaję feedback, gdzie mi powiedziano, twój głos jest jednym z tych, który decyduje o czymś. Będąc na spotkaniu dotyczącym Parku Witkacego, to, co tutaj się działo, każdy coś mówił, później przeczytałam jakąś informację w internecie, a gdzie ja teraz mogę zobaczyć, co się w tym parku dzieje? Ktoś wykopał jakąś dziurę, ludzie, również jestem osobą, która informacje o tym, co się w mieście dzieje, przekazuje dużej grupie młodzieży, tak? Pracuję na uczelni. Oni mnie pytają, ale co się dzieje? Jeszcze raz powtórzę to pytanie. W jakiej formie brałam również udział w tworzeniu tego dokumentu, gdzie szczególną uwagę zwróciłam na to, że nie ma żadnej dokumentacji z przeprowadzenia takich dialogów. Pytanie, czy do władzy dociera informacja pod tytułem 10% osób było za tym, 20% było za tym. Ja nie widziałam podczas takiego spotkania takiego zestawienia. Na koniec nikt nie podsumował tego spotkania. Wyszłam po prostu jak po rozmowie przy dobrej herbacie, która dla mnie była bardzo mało merytoryczna i nie wiem, co się dalej dzieje. Ja wyszłam z tego niezadowolona, ponieważ uważam, że dla mnie był to stracony czas. Nikt nie wziął mojego głosu pod uwagę. Jestem rozczarowana. To jest taki mój głos osoby, która w tej dyskusji, w tych konsultacjach brała udział. Kilka razy. Zaczniemy może od tego, żeby pani nie była więcej rozczarowana. Ja polecam. A ja brałam udział w tworzeniu tego dokumentu. I kiedy przeprowadzamy konsultacje, to zgodnie z zasadami, na które się umówiliśmy, zgodnie z tymi zasadami, czyli także zasadą, jedną z tych siedmiu zasad przeprowadzania konsultacji społecznych, mamy obowiązek przekazywania mieszkańcom informacji zwrotnej. I ta informacja zwrotna w przeciągu chyba 30 dni od zakończenia konsultacji jest umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej. Dlaczego w biuletynie? Dlatego, że to jest oficjalna strona, gdzie umieszczamy, tak jak pani się dowiaduje, jakie są rachunki wydatków prezydenta, tak samo tam można się dowiedzieć, jak kto brał udział w konsultacjach społecznych. Ale ja brałam udział i naprawdę nikt... I tam jest ta informacja. Było to spotkanie w szkole na osiedlu? Tak, to jeszcze było przed tym regulaminem, tak? W tym poprzednim regulaminie nie było obowiązku przygotowania raportu i faktycznie te spotkania się rozmyły jakby. Nie było raportu i to nie było jakby... Właśnie dlatego ja na to zwróciłam uwagę, żeby tu umieścić. Dzisiaj dzięki pani zaangażowaniu powstał między innymi ten kodeks. I on systematyzuje tego typu sprawy, żeby właśnie unikać takich sytuacji, gdzie mieszkańcy nie otrzymują informacji zwrotnej. Stworzyliśmy ten katalog obowiązków związanych z konsultacjami. Jeden z takich obowiązków jest informacja zwrotna. My w ciągu 30 dni po takich konsultacjach umieszczamy raport z konsultacji. Zresztą powstaje taki raport, ogromny raport, który ja widziałem. Od razu odpowiem też na pani pytanie dotyczące tego, czy prezydent się zapoznaje z taką informacją. Tak, ja na każdym etapie od urzędników
którzy konsultują, otrzymują informacje. Dostałem na przykład ostatnio na biurko od pani pełnomocniczki Beaty Maciejewskiej taki wstępne informacje o konsultacjach związanych ze strategią rozwoju miasta, gdzie tam tych 118 stron jest tekstu, gdzie mieszkańcy, wszystkie zainteresowane strony zgłaszają swoje uwagi do strategii. Ja się z nimi zapoznaję, ale także udzielam odpowiedzi oczywiście jako prezydent miasta i dzisiaj jesteśmy w procesie. Efekt tych konsultacji będzie zamieszczony, jak wszystkie konsultacje po przyjęciu kodeksu na stronie internetowej miasta. I jeszcze, jeżeli chodzi o budżet partycypacyjny, możemy się zastanowić, jak to będzie bardziej widoczne. To trzeba się zastanowić, ale ja chętnie się zastanowię, zróbmy coś, żeby były bardziej widoczne. Tak, to prawda. I ja też tu podzielam zdanie, że ja czasami też nie mogę znaleźć takich informacji. Jest jakaś trudność, albo nie ma w jednym miejscu, pewnie jest techniczna jakaś nawet rzecz prosta. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które tak dużo informacji umieszcza. Umieszczamy każdy rachunek, każdą umowę. Kalendarz, i to jest łatwe to znaleźć, to jest właśnie. Kalendarz prezydenta, kalendarz moich zastępców, kalendarz skarbnika, kalendarz sekretarza miasta, wynagrodzenia pracowników, wszystko staram się transparentnie. Może zastanawiam się, bo zawsze my jak prowadzimy konsultacje, nawet jak robiliśmy ten park Witkacego 100 lat temu już, bo to przecież naprawdę idea była, nie wiem, 7 lat temu, to wszyscy uczestnicy, którzy byli na tych warsztatach, zbieraliśmy od nich, no po prostu wysyłaliśmy im też do takiej akceptacji, żeby powiedzieli, czy coś zmienić. Może trzeba maile zbierać. Możliwe, szczególnie, że umówmy się, tych ludzi nie przychodzi tyle, że to nie mamy, że tam trzeba 200 osób teraz obskoczyć, tylko zazwyczaj 20. Coś praktycznego z tego spotkania wyjdzie. No, maile też zbieramy, to oni wszyscy wpisują, więc możliwe, większość, ale to ci, którzy wpisują, żeby rzeczywiście każdorazowo. Proszę zwrócić uwagę, że Państwo po prostu macie osoby, które z Wami współpracują, tak? Bo jeżeli ktoś się zaangażował, już przyszedł, to nawet jak przechodzi gdzieś tam koło tego placu i widzi, że coś się dzieje, to nie o to chodzi, że donoszę, tak? Tylko po prostu jest to moje, tak? Czyli więc jak ktoś nie pójdzie na takie konsultacje, jak nie dostanie nawet informacji. No może jak na placu są jakieś tablice, to trzeba na tej tablicy, no może na tej tablicy umieszczać. Bo ludzie chodzą i patrzą. Już się zastanawiam, myślę, że też prostym sposobem jest to, żeby rozsyłać do organizacji, bo my od razu też puszczamy. Tak, no właśnie. Adres strony internetowej. Osobistą uwagę. Bo ja mam motyw, wracam do pańskie śniadanie. Ja muszę panu powiedzieć, że sądząc na oko, a tak znałem dobrze osobiście Kobylińskiego, to on więcej wydał na śniadanie. Ale uprzedzam państwa, które to śniadanie, od razu państwu powiem, to śniadanie dotyczyło negocjacji z Termochemem, firma, z którą negocjujemy duży wyrok sądowy na 24 miliony złotych. No niestety, jakoś niezręcznie było mi proponować, żeby firma Termochem zapłaciła. To było w Warszawie i ciężko było. Myślę, że prezes Termochemu nie chciałby jeść. Ja chętnie, ale no czasami tak jest, uprzedzam państwa, czasami będziemy płacili 100 zł za obiad, czy kolację, czy śniadanie. No niestety, tak też wygląda praca prezydenta. Inni prezydenci nie publikują tego wszystkiego tak transparentnie jak my. Może dlatego mi się bardziej dostaje za każdy wyjazd, za każde śniadanie, obiad, kolację, które jemy gdzieś oficjalnie. To jesteśmy już przy to, bo zbliża się pora kolacji. Powoli będziemy kończyć. Także chciałbym teraz oddać Wam możliwość, dać możliwość odniesienia się do tych bardziej ogólnych test, więc może zaczniemy tutaj pani Marty, potem Przemek, potem pan prezydent. Ja bardzo krótko, Rafał, a propos tych radnych, że cały czas mówimy prezydent, pewnie dlatego też, że prezydent jako władza wykonawcza ma zgodnie z prawem po swojej stronie obowiązek organizacji wielu konsultacji i takich procesów, to po pierwsze. Natomiast ja się absolutnie z tym zgadzam, że radni mają ogromne narzędzie w swoich rękach i mogliby to fajnie wykorzystywać i jest to różnie. Czasem rzeczywiście z inicjatywy radnych dzieją się konsultacje, czasem nie.
My robiliśmy i będziemy to robili raz w roku taką turę spotkań, nazywamy to obywatelskie spotkania z radnymi, gdzie radni w swoich okręgach odpowiadają na pytania mieszkańców, też zazwyczaj jakiś tam temat przewodni jest i muszę powiedzieć ze smutkiem, że są okręgi, gdzie przychodzą wszyscy radni, są takie okręgi, gdzie nie przychodzi nawet połowa radnych, bo odpowiadają, że oni mają raz na kwartał dyżur i wystarczy, jak ktoś chce, to niech przyjdzie, albo niech przyjdzie na komisję którąś, dodam, że komisje odbywają się w godzinach pracy, więc ktoś musiałby sobie wziąć dzień wolny, żeby pójść na komisję i tam się dostać i w ogóle, żeby zrozumieć, co się dzieje na tej komisji, to też myślę, że musiałby się dosyć długo przygotowywać. Więc według mnie absolutnie to jest wyzwanie i obszar do pracy. Kilka lat temu robiliśmy wiele szkoleń dla radnych. Kiedy przychodziła, to było jeszcze poprzednia kadencja, kiedy głównie przychodziła Krysia Danilecka i tam jeszcze może jedna, dwie osoby na te szkolenia, to stwierdziliśmy, że chyba lepiej indywidualne poradnictwo robić z ekspertami niż szkolenia dla radnych, bo radni nie byli po prostu tymi szkoleniami zainteresowani. Nie wiem, jakby było teraz z tego typu szkoleniami, ale na pewno warto by było, i tego pewnie też nie wiedzą obywatele, że można by było wpływać na swoich radnych, których wybierają, bo ja nie mówię też, że to wszyscy tak radni, bo oczywiście, że teraz słowo uogólniam, ale że radni też niekoniecznie się chwalą tym, żeby chodźcie do mnie i teraz mówcie, jakie macie kłopoty. Choć mamy naprawdę dobry przykład, no, radny Dobkowski, jego skuteczność w kontaktowaniu się z osobami ze swojego osiedla jest po prostu godna pochwały i powielania wśród innych radnych. Wiem, że Marcin też na pewno, który tam siedzi, sałata, jest w kontakcie i pan Andrzej obecny. Także to też ci radni, którzy tu przyszli, to są też ci radni, którzy się interesują, no ale mamy na sali dwóch czy trzech radnych. No tak, czyli cały czas brakuje 20. Tak? Cały czas nam brakuje 90%, którzy chcieliby się jeszcze. Więc to na pewno jest obszar do pracy. My będziemy starali się z radnymi pracować. Co do uwagi a propos kawiarenek obywatelskich, czy innych w ogóle działań takich obywatelskich, które robi CIO, to powiem, że dla nas to też jest ogromne wyzwanie i wcale tego nie ukrywam, żeby stosować tak zwaną zasadę pomocniczości. Sama widzę, jak w trybie projektów, już nie tylko unijnych, bo kiedyś to unijne były te takie straszne, że wiecie, siedziało się w papierach. Wszystkie w tej chwili projekty, poza jeszcze z miasta te najdrobniejsze, ale to znowu nie dające pieniędzy, wymagają tak uruchomienia tak dużej maszyny, biurokracji, przepisów. I ja się przyznaję, że czasami musimy sobie przypomnieć, hej, żebyśmy nie zapomnieli tylko, że mamy jeszcze działać, a nie tylko rozliczać, tak? I to jest naprawdę bardzo trudne, żeby cały czas sobie o tej zasadzie pomocniczości przypominać, stąd też tak bardzo mocno teraz stawiamy na akumulator społeczny i granty dla obywateli i na pewno będziemy to robić, bo to jest bardzo fajna forma aktywności. Natomiast kawiarenki obywatelskie myślę, że i tak spełniają swoje funkcje. Ludzie po prostu przychodzą do kawiarni, mają kawę, herbatę, czują się tam luźno. Poza tym nie zawsze zapraszamy władzę, mam wrażenie. Pan prezydent pierwszy raz był. Pierwszy raz mnie zaprosiliście. No cóż, czasami z kim innym chcemy porozmawiać, ale będziemy zapraszać. Także myślę, że wszelkiego rodzaju formy takiej partycypacji są ważne, aczkolwiek cały czas będę powtarzała, i to organizacje pozarządowe, i media, i władza, mamy po swojej stronie dużą pracę do wykonania, żeby nie robić tylko na efekt taki na zewnątrz, ale budować coś od podstaw. To jest bardzo trudne, to jest często bardzo zniechęcające. Już nie mówię o tym zapleczu, które wiem świetnie, że i Urząd Miasta ma, i my mamy, czyli przychodzące osoby, które się z czymś nie zgadzają, albo po prostu no, przychodzą, żeby skrytykować, powiedzieć, jacy jesteśmy beznadziejni, albo że jesteśmy złodziejami, albo i tak dalej, i tak dalej. Więc ta
ogrom tej negatywnej niestety energii. I tu kurczę, powiem wam, że jest duża aktywność obywatelska. Jest czasami przytłaczający, więc marzę o takiej sytuacji, że też w drugą stronę ta aktywność pójdzie, ale to ja też zgadzam się z tym, że to wiele, wiele lat przed nami. Tyle kwestii zostało poruszonych, że nie sposób jakby do wszystkich się odnieść. Ja sobie jakoś tak roboczo, także radni, demokracja, feedback, zacznę od radnych. To się bardzo zmieniło, jak sobie przypomnę, jak dwie kadencje temu, a radni z dużą rezerwą reagowali w ogóle na hasło partycypacji obywatelskiej. Tak jak też przedstawiciele władz wykonawczych na poziomie lokalnym również uważali, że partycypacja obywatelska podważa ich demokratyczny mandat. Mamy do czynienia z demokracją przedstawicielską. Oni są przedstawicielami wybranymi w demokratycznych wyborach. Dlaczego obchodzić bokiem ich prawo do reprezentowania obywateli? Teraz to się zmieniło i radni się włączają chętniej, aczkolwiek szczególnie chętnie w roku, w którym są realizowane wybory, przeprowadzane wybory. Wtedy mamy do czynienia z większym udziałem radnych we wszelkiego rodzaju procesach. Posłowie też tak mają. Tak, to jest ale zmienia się to na korzyść nie tylko radni, znaczy oczywiście zawsze prezydent miasta będzie w tej uprzywilejowanej sytuacji, a może i nieuprzywilejowanej, a właśnie większej odpowiedzialności za inicjowanie, koordynowanie, organizowanie tego typu procesu, no ale mogą je inicjować radni. Najczęściej tam, gdzie mamy nowo przyjęte regulaminy konsultacji społecznych czy innych takich partycypacyjnych instytucji, to są też grupy obywateli, którzy mogą zdecydować o tym, że zostaną przeprowadzone konsultacje w określonej kwestii, tak? Czy oni inicjują to, a już urząd musi te konsultacje przeprowadzić. I bardzo dobrze, no ale myślę, że to się po prostu tak dynamicznie zmienia. Kwestia demokracji, znaczy to, że nie w demokracji nie wystarczy mieć racji, ale trzeba jeszcze do tej racji umieć przekonać. No generalnie tak to wygląda, prawda? Czy możemy mieć poczucie, że nasza wizja, nasza propozycja jest racjonalna, 15 mieszkań to jednak kwestia dużo ważniejsza niż strefa kibica, ale jeżeli my przeprowadzimy konsultacje społeczne, usłyszymy, mimo wszystko, oni wolą strefę kibica, to możemy zgrzytać zębami, może nam się nóż w kieszeni otwierać, ale tą strefę kibica trzeba zorganizować. Natomiast co innego, kiedy my próbujemy ludzi uszczęśliwić na siłę i zaczynamy od tego, że zorganizujemy im strefę kibica, bo się może okazać, że nie trafimy. Poprzedni prezydent Kopernicki miał takie strzały nietrafione, prawda? Czy w którymś momencie zdecydował, że potrzeba obywatelom czegoś spektakularnego, niech to będzie fontanna, tak? I wybudował fontannę. Pokazał parowę. Jak wybudował tą fontannę, to dosyć szybko złośliwi mieszkańcy ochrzcili ją wytryskiem kobyły. Znaczy to jeżeli próbujemy coś na siłę zrobić, to się może okazać, że to się odwraca przeciwko nam. No ale jeżeli przeprowadzimy uczciwie proces, to jest dla nas też sygnał, że musimy szukać innych argumentów, prawda? Natomiast okej, znaczy ludzie tego chcą, no myślę, że gdzieś są też takie granice tego, co racjonalne. Demokracja niekoniecznie musi być racjonalna, ona nie musi prowadzić do podejmowania decyzji racjonalnych, tylko takich, które mają legitymizację, są popierane przez większość. No i kwestia feedbacku to mi w ogóle przypomniała o tym, że tak naprawdę mamy bardzo wiele grup obywateli uczestniczących w procesach partycypacyjnych i różne sposoby udzielania informacji, ale również włączania ich w te procesy. Czy dla jednych to jest oczywiste, że poszukają informacji w BIP-ie, tak? Inni nie będą szukać w BIP-ie, no ale będą przyzwyczajeni do tego, że taka informacja przychodzi mailem albo jest do znalezienia gdzieś w internecie. Dla innych, ze względu na wykluczenie cyfrowe, internet w ogóle nie jest tą sferą, gdzie informacja może być, znaczy będzie poszukiwana. Trzeba mieć inny sposób do nich
dotrzeć, to tak naprawdę trzeba by pracować nad tym, żeby jak najwięcej kanałów puszczać tę informację, a i tak ostatecznie będzie jakiś odsetek osób, które nie dostaną tej informacji, będą przekonane, że informacja nie została wysłana. Tak zawsze jest. Podobnie jak z zaproszeniami na konsultacje czy jakiekolwiek inne tego typu wydarzenie. Jakbyśmy nie starali się rozpropagować, to i tak zawsze będzie jakaś grupa obywateli, która będzie przekonana, że informacja do nich nie dotarła, nie wiedzieli, nie mieli możliwości. A dlaczego informacja o 500+ dociera do wszystkich? Jak to działa? Media narodowe dobrze działają. 500+, wszyscy się zgłaszają, a tutaj ludzie nie angażują się. No ale to jest jednak zmasowana i znaczy, wydaje mi się, że to jest coś takiego, to powiesz mi, że będą tłumy. Naprawdę. W miarę możliwości, 50+, i to słuchamy. Ja mam wrażenie, jak się organizuje nawet najciekawsze spotkania, to ta informacja się jakoś tak nie zawsze, mimo naszych najszczerszych intencji, poczynia. Ale jak organizujemy spotkania z przerwą na poczęstunek, to już ta informacja jakoś częściej dociera. Czyli tam, gdzie rzeczywiście uczestnicy mają indywidualny interes, możemy liczyć na to, że się to samo powszechni, ale inaczej no, trzeba podjąć tak naprawdę szereg działań, żeby z tą informacją dotrzeć. No i na koniec zawsze musimy się liczyć z tym, że nie wszyscy będą usatysfakcjonowani. Tak. Ja przede wszystkim dziękuję za te wszystkie głosy bardzo dojrzałe o demokracji, o partycypacji. Tutaj oczywiście spotyka się dzisiaj, tak jak już powiedziałem wcześniej, wiele osób, które są zaangażowani, najlepsi radni, najbardziej zaangażowani, którzy uczestniczą i tak dalej, więc mamy taką nie bardzo, dość niereprezentatywną próbkę, ale na bardzo dojrzałą. Ja mam takie wrażenie, że ja teraz stanę w obronie radnych trochę, że dzisiaj też radni mimo wszystko mają mniejszą władzę niż prezydent. My prezydenci wywalczyliśmy sobie taki system, w którym ten mandat prezydenta jest bardzo silny. Radni mają bardzo ograniczone dzisiaj w sumie możliwości wpływania na to, co robi prezydent. Ja nie tylko na przykładzie naszego miasta to widzę, ale na przykład w przypadku innych także gmin, wójtów, burmistrzów czy prezydentów, gdzie prezydenci czy włodarze miast robili bardzo dużo, żeby zmarginalizować te rady. Nie dziwię się tym radnym, którzy mają poczucie niesprawczości i nie chcą się angażować. To ich oczywiście całkowicie nie rozgrzesza nieangażowanie się, bo widzę to także w naszym mieście, ale tak jak to zostało powiedziane, widzę także tych, którzy dzisiaj się angażują. No ale to oczywiście wymaga także dojrzałości ze strony radnych. Znaczy, ja pamiętam, kiedy powoływaliśmy rady konsultacyjne, a w Słupsku powołaliśmy dość sporo rad konsultacyjnych, to ze strony radnych, części radnych, którzy obawiali się podważenia ich takiego status quo i tej decyzyjności, padały takie oskarżenia, że powstaje kraj rad, że oni nie życzą sobie, żeby tutaj ktoś obok mógł współdecydować o pewnych sprawach. To są rady konsultacyjne, ale oni mimo to się bali tego. Bali się, że ktoś zacznie wpływać na pewne decyzje, które tylko oni chcą podejmować. Dzisiaj mam takie wrażenie, że radni nawet oczekują, że te rady będą wnosiły coś. I pamiętam taką sesję, gdzie radni zaczęli pytać, a jakie jest stanowisko tych powołanych rad w sprawie na przykład strategii. I oczekują dzisiaj radni, żeby im przedstawić, co te rady tam sportu, kultury, edukacji sądzą o pewnych elementach strategii rozwoju miasta, co uważam już za pewien taki no, etap dojrzałości w tym zakresie, ale wracając na przykład do kwestii budżetu partycypacyjnego i tych narzekań, które tutaj dzisiaj padły, chciałbym przypomnieć, że niestety żaden z radnych nie uczestniczył w konsultacjach. Jeden. Znaczy jeden radny w zespole, na cztery miejsca. Na cztery miejsca przyszedł tylko jeden radny, na 23 radnych w konsultacjach regulaminu budżetu partycypacyjnego. Więc no jeżeli się oddaje tą przestrzeń, jest się radnym, a później się artykułuje tego typu słowa, no trzeba brać odpowiedzialność za to, co się mówi i za to, za konsekwencje swoich niewyborów. To tyle, jeśli chodzi o radnych. Ja uważam, że powinniśmy się zastanowić, jak wzmocnić radnych, jeśli chodzi o współdecydowanie o mieście. Dzisiaj mój mandat jako prezydenta jest bardzo silny i może powodować, że kiedy prezydent jest
no mniej partycypacyjny, to niestety mieszkańcy na tym mogą tracić. Jeśli chodzi o demokrację, no to tutaj wszystko zostało powiedziane. Uważam, że miasto należy do mieszkańców, ja jestem tylko wynajęty, radni są wynajęci. Mieszkańcy powinniśmy zrobić wszystko, żeby zwrócić miasta mieszkańcom. Tak dzisiaj nie jest, z tych wszystkich względów, o których rozmawialiśmy, ale to powinien być nasz wspólny cel. To nie będzie łatwe, będzie coraz trudniejsze, o tym mówił pan radny obecny. Czasy mamy takie, że dzisiaj raczej, to pokazywała Marta przykłady, raczej się odwracamy od demokracji, niż się do niej przybliżamy. Mam nadzieję, że takie debaty jak ta sprawia, że się raczej będziemy otwierali na demokracji i zobaczymy wartości tej demokracji. Bardzo, bardzo dziękuję naszym panelistom, bardzo także Państwu dziękuję za partycypację w dzisiejszym spotkaniu. I taka refleksja na koniec, znaczy ewidentnie ta nasza dyskusja pokazała, że ten problem demokracji partycypacyjnej się wiąże z wieloma zagadnieniami, tak, których pewnie część z nich tutaj podjęliśmy bardzo naskórkowo, czyli kwestie edukacji, kwestie mediów, kwestie kultury politycznej i życia publicznego oraz kwestie funkcjonowania administracji czy też organizacji pozarządowych. Natomiast wydaje mi się, że ta dyskusja także pokazała, znaczy, że uchwyciliśmy te wszystkie problemy, które mają charakter taki globalny ze subską specyfiką. Ja od siebie tylko dodam jedną rzecz a propos mediów, Robercie, bo w tej książce także jest rozdział poświęcony temu, jak zmieniają się współczesne media właśnie na niekorzyść, znaczy, że one nie wzmacniają demokracji, tylko wzmacniają właśnie taki populizm, że w mediach więcej znajdziemy o wydatkach prezydenta na śniadanie, a mniej o na przykład o ważnych inwestycjach i to jest niezmiernie ważne. A po trzecie wydaje mi się, że to było ważne jednak i co znalazło się chyba najmocniej w wypowiedzi prezydenta Biedronia, że ta demokracja partycypacyjna ma też swoje ograniczenia, że jednak często te mechanizmy demokracji partycypacyjnej mogą być wykorzystywane do realizacji takich partykularnych interesów bardzo wąskich grup, bo zdecydowanie większym, moim zdaniem silniejszy mandat demokratyczny ma prezydent wybrany przez kilkanaście tysięcy na przykład mieszkańców, czy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, niż jakaś mała grupa, która w jakimś konkursie typu budżet obywatelski wygrywa coś, a jakaś inna grupa, która być może miała bardziej taki prospołeczny czy potrzebny miastu projekt, przegrywa, więc warto mieć na uwadze te wszystkie pułapki demokracji partycypacyjnej, ale to jest niezwykle ważne, że mogliśmy tę debatę odbyć w Słupsku, bo to, co powiedział Przemysław Sadura, a o czym nie chciał głośno mówić prezydent Biedroń, Słupsk jest takim miejscem, gdzie faktycznie te procesy partycypacyjne zachodzą, że te eksperymenty są tutaj podejmowane i być może te złe i dobre praktyki słupskie mogłyby być inspiracją dla całej Polski i z tą nadzieją chciałbym zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz Państwu dziękując za udział. Dziękujemy bardzo.